Dzień dobry wieczór, witam was jak zwykle, niezwykle moi drodzy, bardzo serdecznie. Niespodzianka, troszeczkę się pomyliłem o blisko 2 tygodnie, bo spodziewałem się snapshotu w połowie sierpnia, a Mojang nas zaskoczyło i wrzuciło nam pierwszy nowy snapshot już na początku sierpnia. Dzisiaj snapshot 23W31A został wydany. A co w nim? No właśnie, za chwilkę wszystko potestujemy, bo za bardzo, aż tak bardzo nie wiem. Zanim przejdziemy, z tego co wiem, mamy tutaj z powrotem funkcje eksperymentalne załączone. O, tutaj właśnie rebalans w rzeczy z wieśniakami tak zwany. Jest to ukryte pod funkcjami eksperymentalnymi. Zanim to sobie sprawdzimy, moi drodzy, przeszedłbym z wami sobie do naszego changelogu tutaj na stronie minecraft.net. Jest snapshot 23W31A. Właśnie udostępniamy pierwszą snapshot do 1.20.2. Ta migawka, czyli snapshot, wprowadza zmiany w generowaniu rud diamentów, możliwość podlewania barier, zaraz zobaczymy, i zmiany w leczeniu wieśniaków. Wprowadza również nowy eksperymentalny przełącznik, który aktualizuje handel wieśniakami, ten od którego czekamy z niecierpliwością na wasze opinie. Oprócz dużej partii poprawek błędów w tej snapshotie znajdziecie wiele funkcji technicznych i zmian, w tym nowe polecenia, makra funkcji, trwałą historię poleceń, cokolwiek to znaczy. Ten snapshot wprowadza nowy eksperymentalny przełącznik funkcji, który aktualizuje zawody wędrownego handlarza i bibliotekarza. Musisz włączyć ten przełącznik funkcji w menu eksperymentów podczas tworzenia nowego świata, jeśli chcesz przetestować nowe transakcje. Więc informacje na temat przełącznika można znaleźć tutaj. I my sobie tutaj wejdziemy. A nie, to nie jest nic interesującego, to jest coś, co już i tak od dawna... Aha, dobra, A brakuje. No faktycznie, 31A. Bo raczej B i tak się nie doczekamy. Dobra, co mamy dalej? Ponieważ jest eksperyment, bylibyśmy wdzięczni za opinię. Okej. Zmiany w bibliotekarstwie. To jest bardzo interesujące, moi drodzy. Przed tymi zmianami gracze mogli otrzymywać dowolne zaklęcia wioski od dowolnego bibliotekarza. Początkujący bibliotekarz może sprzedać najlepsze zaklęcia w grze, nareszcie to zaktualizowali, przecież niedawno już o tym mówiłem. Niektórym graczom wydawało się to zbyt przypadkowe i sprawiało, że handel wydawał się przytłaczający w porównaniu z używaniem stołu do zaklęć lub szukaniem zaklętych ksiąg w strukturach. Dzięki nowym zasadom bibliotekarze z różnych biomów sprzedają różne zaklęcia, a każda wioska ma jedno zaklęcie, które jest sprzedawane tylko przez mistrzów bibliotek. Aż się boję. Gracze będą musieli pracować nad uzyskaniem najlepszych transakcji, zamiast polegać na losowej szansie. Super. No i jest w końcu tutaj zbalansowanie tego. Mam nadzieję, że dzięki temu handel bibliotekarzami z bibliotekarzami stanie się bardziej interesujący i zręczny, a jednocześnie ujawni pewne wskazówki dotyczące ich historii każdego typu wioski dzięki sprzedawanym zaklęciom. No i dobra. Tutaj widzę, że mamy specjalne książki typu Na pustyni Efficiency, w dżungli, właśnie dżungla Unbreaking. Kurczę, tu by się przydało, żeby no te wieśniaki pojawiały się naturalnie. Mending Swamp. O kurde. Jedyne zaklęcie, jakie usunęli z puli, to trójzębu i kuszy. Też nieźle. Bibliotekarze z różnych biomów sprzedają teraz różne zaklęte księgi. Każdy biom wioski ma jedno specjalne zaklęcie, które jest dostępne tylko u mistrzów z pełnym punktem doświadczenia. Kurczę. Teraz trochę bez sensu, bo żeby mieć dżunglowych i tych... Zobaczcie. To jest też tabelka, że bardzo dobre zaklęcia będziemy mieli u tych, u bagiennych. Jak oni to rozwiążą? Musieliby dodać wioski w dżungli i w tym, i na bagnach, a nie dodali, z tego co wiem. O właśnie, istnieją dwa tajne biomy wiosek, które się wioski nie generują. Gracz musi zbudować te wioski, aby uzyskać dostęp do swoich transakcji. Słabo. Słabo, boli trochę. Mogliby dodać te wioski. Niektóre zaklęcia zostały usunięte z handlu i trzeba je znaleźć w inny sposób. No dobra, czyli tak to wygląda. Zmiany u wędrującego handlarza. Niektórzy gracze uważają, że wędrowny handlarz ma nieuczciwe ceny i nie sprzedaje wielu przydatnych przedmiotów. To prawda. Obniżyliśmy ich ceny, dodaliśmy więcej transakcji i zwiększyliśmy dostępne kwoty. Wędrowny handlarz będzie teraz kupował także przydatne przedmioty od gracza, więc możesz pomóc im w podróży. Czyli to będzie mógł będziemy mogli im sprzedać wiaderka, widzę, sfermentowane oko pająka. Upieczone ziemniaczki. Jezu, belka tej pszenicy, jedna pszenica, blok za jeden szmal, jakie nieopłacalne. Wędrowni handlarze mają teraz niższe ceny i większą ilość każdego przedmiotu w magazynie. Wędrowni handlarze sprzedają teraz dzienniki. Czyli, że codziennie im się odświeża ta oferta, tak? Mogę teraz kupować wiele przedmiotów, zamiast tylko je sprzedawać. Nie, chodzi o logi pewnie. Tak, logi, okej, okay, myślałem, że chodzi, że codziennie się odświeża. Okej, okay, to byłoby bez sensu. Rudy diamentu są teraz generowane częściej w warstwach Deep Slate w Overworldzie.
Wyleczenie wieśniaka zombie daje teraz dużą zniżkę tylko za pierwszym razem. Okej, bloki barier mogą być teraz zalewane przez graczy w trybie kreatywnym. Okej, gracze nie będą już mogli kucać podczas jazdy pojazdami. Spoko. Horus Flower nie zapewnia już wsparcia dla wiszących lub stojących bloków. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Żelazny kill off to chyba funkcja, jaką miał mieć Rascal. Kurczę, nie zdziwiłbym się. Sprawdźmy to. Włączmy sobie tutaj, przy okazji sakiewki też. Chociaż sakiewki jeszcze oficjalnie nie powróciły, nic na ich temat nie wiemy, jakby co. No dobra, trzeba potestować. Trzeba potestować, bo w sumie w ten sposób nadali troszeczkę więcej funkcjonalności każdemu rodzaju wieśniaka z każdego biomu. Pod tym względem mi się to podoba. Ale wolałbym, żeby wieśniaki pojawiały się w naturalnie w wioskach. No ale cóż. Villager. Dobra, co mamy tutaj? Albo nie, najpierw spróbujmy tradera, moi drodzy. Co on sprzedaje? Faktycznie, tak jak Rascal. 15 szmaragdów za taki kill-off. Możemy kupić pozol, możemy im sprzedać to. Kupujemy od niego barwniki, jeden kwiatek. No niby rebalans jest, ale taki trochę średni. Zobaczmy, ile mogę kupić bloków drewna od niego. Tylko pół staka. Czyli jak widzicie, średnio mimo wszystko. Za każdym razem widzę, że na... A nie, jednak nie. Na samym dole chciałem powiedzieć, że sprzedaję... że sprzedaję kwiatka, ale no nie zawsze. Kwiatek czasem jest i tutaj. Ale widzę, że faktycznie różne rodzaje kwiatka sprzedaję. Czy jest jakaś duża różnica w tym? Nie powiedziałbym, prawdę powiedziawszy. Tak trochę... Nieduża różnica. Bardzo nieduża. Blok pszenicy za jeden szmaragd. Serio? No nie, no to tak nie wygląda. To tak nie wygląda. No średnio. Myślałem, że troszeczkę lepiej to będzie wyglądało. Zobaczcie, no bieda straszna. Trzy żelaza idą za dwa szmaragdy. I to jest ograniczona oferta. Miksturka niewidzialności jest też sprzedawana. Okej. Czyli grubo. Czyli grubo tutaj już idziemy. Zobaczmy, moi drodzy, wieśniaka. Tutaj zwykły z polany i lektern. Dobra. Czekaj, ciak, ciak. No. Okej. No dobra, typowo dopracowany snapshot. Okej. Okej. No to tak, Mojang, ale wcześniej zespawnowało. Być może właśnie wędrowny handlarz powoduje tutaj jakieś lagi czy coś. Spróbujmy odlecieć. Tu jest bibliotekarz. I dobra, punch. Czyli już nie będziemy mieli dobrych ofert. O, teraz działa. Nie będziemy mieli już dobrych ofert na pierwszym poziomie, tak? Smite 1, punch 1, w ogóle. Okej, czy ja zaczynam to kumać? No niby tak. Spróbujmy to zrobić inaczej jeszcze. Czyli zrobimy tutaj to w ten sposób. Ciach. Jest, jest. Smite 3. Dziękuję za suba, Frosty. Pozdrawiam. Kurczę, muszę się tego wszystkiego nauczyć, żeby wam opowiedzieć. Punch 2. Czyli teoretycznie zaczyna się to wszystko zgadzać z tamtą tabelką. Punch 1. Widzicie? Mniej więcej wiemy, jakich enchantów się spodziewać. Ja sobie pozwolę tę tabelkę tutaj odpalić. I planes, dokładnie. Punch, smite Jezu, ten, przeciw pająkom. Punch, smite i przeciw pająkom. Niby fajnie, bo teraz ja będę miał więcej, że tak powiem, motywacji do poszukiwania wieśniaków z innych biomów, nie tylko jeżeli chodzi o... O, mocna tutaj. Nie tylko jeżeli chodzi o samą różnorodność w wioskach, ale faktycznie będzie to użyteczne. Myślę, że mi się to podoba. Myślę, że mi się to podoba, takie rozgraniczenie tego wszystkiego. Punch 1, widzicie? Czyli teoretycznie najlepsze, co może mi tutaj odblokować dziadyga, to będzie oczywiście Protection 3. Ale martwi mnie tylko to, dlaczego 3, a nie 4? Dlaczego już nie będzie sprzedawał aż tak mocnych zaklęć? Niby to ma sens, a niby nie ma sensu. Trzeba się nad tym zastanowić, czy mi się to podoba, czy nie. Czekajcie, troszeczkę więcej papieru sobie zrobię. Odblokujmy kolejne oferty. Tutaj więcej tego. Ciach, pięknie, ciach, pięknie.
Ciach, pięknie. Ciach, pięknie, dobra. I pokaż, tutaj posprzedajemy, pokupujemy to. Fajnie. Ej, znowu latarnie. Znowu latarnie. Znowu latarnie. Znowu latarnie. Czyli tak to wygląda. Wychodzi na to, że nie ma już tej losowości. Wychodzi na to, że, zobaczcie, 5 przypadków i za każdym razem na tym drugim poziomie dał mi latarnie. Też będzie inksak? Tak. Widzicie? Nie, 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 nie. Wyjątkowo tutaj dał szkło. Wow. Ale znowu inksak i szkło. No właśnie. Smite, smite. Zobaczcie. Tutaj punch. Na pająki, smite. Punch, punch. Na pająki, punch, smite. Punch, punch. No i kurczę. O kurczę. To już zaczyna mi się to nie podobać, szczerze mówiąc. Czekaj, inksak, doskonale. To zaczyna mi się lekko nie podobać, bo to jest, nie ma to już tej różnorodności. Powinni całkowicie im prawdopodobnie przerobić cały system handlu. Więcej ofert i tak dalej. Okej, to już ciężkie. Co oni robią z tym Minecraftem? Mogli to inaczej wykminić. Powinni to inaczej wykminić, bo ta rzecz potrzebuje rebalansu. Bardzo dobrze, że się za to zabrali. Ale nie jestem pewien, czy ten sposób, w jaki to ogarnęli, jest tym odpowiednim. Dobra, i będzie chyba tutaj już maksymalny dziad, tak? Tak. Protection 3, Protection 3, Protection 3, Protection 3, Protection 3. 39 na 37, 33 na 31, jedynie różnica ceny szmaragdu. Czyli wiemy zawsze, co dostaniemy. Zlikwidowali element losowości. Czy mi się to podoba? Szczerze mówiąc, sam nie wiem. Ogólnie zamysł jest dobry, ale wykonanie mojangowe trochę, moim zdaniem. Wykonanie mojangowe. Zbyt przewidywalne to jest. Bo doskonale już wiem, co zrobić, żeby mieć mending w książeczce. Potrzebuję znaleźć bagna i tam sobie ogarnąć wieśniaka. Spoko, niby. Usunięcie losowości to zawsze dobry pomysł. No właśnie, tuż mi się wydaje, że niekoniecznie. Już mi się wydaje niekoniecznie, bo wiem za każdym razem, kiedy co odblokuję. I cóż za niespodzianka, mending! 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 Kurczę, no muszę powiedzieć, ja rozumiem, dlaczego to tak wprowadzili. Ale trochę bardziej mnie chyba mimo wszystko jarało. Jarał ten element losowości. Tylko, że ja bym to jeszcze inaczej zrobił. Moim pomysłem było, nie wiem czy lepsze czy nie, że po prostu wieśniak, któremu już nadamy profesję, na przykład w tym przypadku właśnie bibliotekarz, gdzie jest tu, jest lektern, kuchnia, dawaj, nadamy mu profesję i na przykład tu już ma Curse of Vanishing, to po zabraniu i znowu daniu mu, tak jakby, inaczej, zabiorę mu i dam mu inną profesję, potem zabiorę mu tę profesję z powrotem, dam bibliotekarza, to enchanty się nie odświeżają, tylko on już tak jakby ma zapisane te same oferty, które by zaoferował. Nie wiem, czy to byłoby możliwe, ale wtedy to też byłby element losowości, a byłoby też fajnie to zbalansowane. Też pewnie znając Mojang, byłoby to niemożliwe do zrobienia, albo bardzo trudne. Tak na dobrą sprawę. Time set day. A boże, zawsze zmieniają się co każde odnowienie asortymentu. Też mogłoby tak być, jak najbardziej. Dużo dałoby się fajnych rzeczy zrobić, no ale cóż, Mojang. Mojang zrobiło to po swojemu. Ciężko mi powiedzieć naprawdę, co ja o tym sądzę. Bedrock tutaj będzie miał łatwiej, bo taki Bedrock już tutaj będzie miał domyślnie dżunglowych wieśniaków, bo się wygenerowało na dżunglowym biomie. A zobaczcie, tutaj nie dość, że dżunglowy biom, to jeszcze biom bagienny. Taka wioska byłaby perfekcyjna. Teraz albo powinni wprowadzić to samo na Javie, że jeżeli wieśniak pojawi się na danym biomie, to zyskuje ten skin. Albo tam to usunąć. Wolałbym, żeby to wprowadzili na Javie. Podaj seed, proszę bardzo. To jest seedior, widoczny, można zastopować ekran. A tutaj widzicie koordynaty, bardzo blisko spawnu.
powieska całkiem ładna. Dobra, zobaczmy, o co chodzi z tymi rudami, moi drodzy. Efekt FTG mi Night Vision. W przeglądzie pewnie nie będę specjalnie mówił o tych rzeczach technicznych, bo się na tym za bardzo, aż tak bardzo nie znam. O Jezu, jak laguje. O Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu! Ale już tak na pierwszy rzut oka mam wrażenie, że faktycznie... faktycznie więcej tego się tu pojawia, wiecie? Znajdźmy jakąś dużą jaskinię i stworzymy sobie ten sam świat. I zobaczymy, jak to wygląda. Zoptymalizowanie, ładowanie chunków, by the way. No widzę. Właśnie widzę. Znajdźmy jakąś dużą jaskinię, gdzie będzie dużo diaksa. Uhoho, jest duża jaskinia. Czy jest tutaj gdzieś wysyp diamentów w jednym miejscu? Tak do porównania. No, coś niby jest. Coś niby jest. Dobra, tam widzę też diamenty. Tutaj widać, moi drodzy. Zróbmy sobie tak. Inaczej. Ja sobie zapiszę tutaj to. Robimy sobie seed jeszcze raz. Pyk, pyk, pyk. I sobie porównamy, moi drodzy. Ja w ogóle mam nadzieję, że faktycznie w związku z tą poprawkową teraz wersją, w sensie 1.20.2, sakiewki trafią do gry. Dobra, i chyba tak jak mówiłem... Jezu, czekaj, czekaj. Zróbmy tak. No, trzeba przyznać, że niemal całkowicie się zmieniła redystrybucja rud. Wow, aż jestem zaskoczony, że aż taka różnica. Zaraz na screenie sobie to porównamy, niech tylko ta lawa zleci. Wiecie, żeby było... Aha, jeszcze sobie moby wyłączę. Żeby była jak najmniejsza różnica. Tak mniej więcej wygląda na nowym. Tutaj widzicie, ile diamentów, jeszcze tutaj są diaks widoczne. A tak wygląda na aktualnym. Zresztą lapis też chyba troszeczkę inaczej się generuje. Tutaj jeszcze diamenty są, zobaczcie. Ło, panie, lapis dali chyba więcej. Albo inaczej. To jest standardowa. Ła. Czyli grubo tych diamentów może być więcej. Nie ma więcej lapisu, to woda. Czekaj. Tu jest lapis. A tu go nie ma. Z lapis tu go nie ma. Oj kurde, grubo. Dużo, dużo, dużo więcej diamentów dali. Aż jestem zaskoczony, że aż tak dużo. Nieważne, dobrze jest. Mamy. O kurde, tutaj mniej więcej widać taki wysyp diaksa, nie? Aha, dobra, ale... Ajdź! Ale przylagowało. Nie zdziwię się, jak brak odpowiedzi wyskoczy. Tak, jest brak... O, ruszyło. Dobra, i tu sobie, moi drodzy, przetestujemy to. Screen na screenie. Robimy F3+. Escape? Nie, dobra, nieważne. Jest F2, jest. Przechodzimy sobie tutaj. Od razu załączę spektatora. Załączymy tutaj. I czy tutaj mamy resource... Ten resource pack z X-rayem jest. Czy wy tego nie widzicie? Ja sobie to jeszcze szybko załączę. Pyk. Oj, będzie gigantyczna różnica, moi drodzy. Dobra. I porównujemy. Pulpit tu włączam. No, mniej więcej widzicie. Tak jest teraz, tak będzie, będzie od teraz. Ja pierdziele, zobaczcie, ile wal... ile więcej diaksa. Jezu. Jezu. Czy wy to widzicie, ile tych diaksów więcej jest? Paniszek, dzięki, pozdrawiam. Dzięki, dzięki. No grubiutko dali. Faniszek, 14 zł. Spróbujmy tutaj jeszcze bardziej zaradować to. Siema szefie. Siema. Mam pytanie, czy według ciebie szukanie Sida do survivala na Creative to cheat czy nie? Zależy, jak to ma jakie podejście. I dodali w nowym snapshocie, bo teraz dopiero wszedłem. Ja bym raczej tak nie robił, że szukam teraz na przykład, nie wiem, latając dookoła, zobaczyć co mamy. Chyba. Nie wiem, zobaczmy. No nie chcę mi się tutaj wczytać więcej. Dzięki, pozdrawiam. Kurczę, wiem, że teraz jest ten game rule śmieszny, że możemy zrobić sobie odpowiednio duży obszar dookoła. W sensie, o Jezu, jak to laguje, a to jest 1.20.1. Czyli tak i tak laguje. Ale to nie dziwię się, tyle ród tutaj musi być wczytanych.
jakiś taki, taką komendę, włączyć sobie game rule na dużo większe obszary i wziąć na przykład ten, w tym samym chunku, podmienienie rud deep slate'owych na rudy na przykład czegokolwiek innego i zobaczyć, ile nam sztuk podmieni to. Ile nam podmieni to sztuk w stosunku do 1.20.1 i do najnowszego snapshota. Bo wtedy byśmy mogli mniej więcej wyliczyć, ile procent więcej mamy tego. I pyk, dobra, mamy tutaj od devu. Na 1.20.1 będziemy mieli, uwaga, 2122 bloki podmienione. Tutaj. Jezu! No to ładne, troszeczkę więcej. Ja pierdzielę. Prawie drugie tyle. Prawie drugie tyle. Wow. Ciekawe, czy na X-Rayu będzie widać te glowstone'y. Zobaczmy. Krubo. 75% więcej. No chyba jakoś tak. Aha, super, zacięło. Poczekamy chwilę. Jezu. No grubo dało, grubo, grubo, trzeba przyznać. Cholera. Super laguje, super. Uff. Na jednym chunku przy boskim RNG jest 7 razy 4 plus 4 razy 8 plus 8. Jezu, cokolwiek to znaczy, stary. Czyli na jednym chunku możemy mieć od zapierdzielenia rud diamentów przy naprawdę genialnym tutaj szczęściu. I znacie, to jest tylko ten cały obszar. Skopcie sobie taki cały obszar i będziecie mieli od zapieprzenia diaksów. Jezu, aż się boję, kurczę. Aż kusi na tym snapshocie wykopać gigantyczną dziurę. 184 na chunk. Rudy. To ponad 300, lepiej. O ja pierdzielę. Właśnie, nie sprawdzaliśmy, moi drodzy, jeszcze jednej rzeczy. Chociaż nie wiem, czy jest sens to sprawdzać, no sprawdźmy. Czyli zarażonego wieśniaka, jak sobie wyleczymy. Pyk, tylko czekaj, jakby to zrobić tak sensownie. Zarażonego wieśniaka, jak sobie wyleczymy, to powinienem mieć już takie troszeczkę lepsze zniżki, w sensie takie bardziej naprawione. Właśnie, bloki barier mogą być zalewane przez wodę. Jaki to ma sens i czy to w ogóle ma sens? Chyba ma. Chyba ma. Jaki blok wody powstał, zobaczcie. Ma gigantyczny sens. To dobrze. To dobrze, no ja raczej nie jestem konsumentem tego typu bloków, to ja akurat tutaj za bardzo sensu nie widzę, chyba. O, czyli dobrze. Latająca woda? Bez problemu, prawdopodobnie. Dobra, nice. A co? A co? Stawianie barier w wodzie w oceanie nie będzie tworzyć ścian powietrza. No, to ma sens, dobra, faktycznie. Na lawę też działa? Raczej nie. Raczej nie. Woo! Wow, panie. No nie, nie działa. Ale pewnie to też się ogarnie. Dobra, mamy tutaj dziada wyleczonego. Lektern. Panie piękny, lektern. No, wyjdźże gościu. I to są maksymalne zniżki, jakie dostaniemy. Spoko. Ale przy efekt give TG me Hero of the Village. Dajmy Infinite, poziom czwarty, żeby mieć piątek, się nie mylę. Niech będzie false. Dokładnie. Już mamy bardziej to opłacalne. Czyli będzie sens faktycznie robić teraz najazdy. Emerald i paper. Weźmy. Dobra, ciach, ciach. A to będzie tymczasowe, to już nie będzie takie stałe. Kurde, przy Hero of the Village, patrzcie, wszystko mam za jeden szmaragd. Zaraz zobaczymy, czy maksymalne enchanty też takie będą. No, dobra, pokaż, dawaj.
Czyli działa jak działać powinno, teoretycznie. Okej. Mi po innym uleczeniu dał mending za jeden szmaragd. No zaraz będzie trzeba spróbować to z tymi bagiennymi, jakby chciał mieć mending. Dobra, Izalię, dasz mi Unbreaking 3? Też za jeden. Dzięki wam piękne za obecność dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Taki mamy oto snapshot. Trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Na razie, cześć, hej, papa, cześć.